Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Dzisiaj kolejna szybka porada. Tym razem widz zwraca się do mnie z pytaniem o klawiaturę mechaniczną do około 400 zł. Taki jest zakres cen, zakres pieniędzy, jakie widz chce wydać na tą klawiaturę, więc postaram się coś w tej cenie dobrego doradzić. I tutaj sam widz proponuje już od siebie dwie klawiatury. Jest to Razer Black Widow wersja Battlefield 4, jak dobrze pamiętam. Ogólnie Black Widowy, fajne klawiatury jak dla mnie, kilka miałem w testach, sprzedały się dobrze. Druga klawiatura to jest QPad MK80, również znany i ceniony model. Za chwilkę się im bliżej przyjrzymy, powiem Wam troszeczkę więcej o nich i zaproponuję też jeszcze coś od siebie w tej kwocie do 400 zł. Tak więc zaczynamy. No dobrze, więc zaczynamy. Pierwsza propozycja widza to klawiatura Razer Black Widow w wersji Battlefield 4. Mamy tutaj wersję z pomarańczowym podświetleniem, przełącznikami, z tego co kojarzę, jeszcze chyba od Cherry MX. Nie wiem, czy to już były przełączniki Razera. Klawiatura jak najbardziej fajna, chociaż nie wiem, czy widz musi mieć w wersji Battlefield 4. I też z tego co widziałem, ta wersja jest troszeczkę droższa niż 400 zł, około 430. Natomiast od siebie jak najbardziej mogę polecić wersję Black Widow 2014 z zielonym podświetleniem oraz przełącznikami Razera Green Switch. Klawiatura przede wszystkim o świetnym designie, bardzo funkcjonalna, wytrzymała. Seria Black Widow jest bardzo popularna i wcale się nie dziwię. Odkąd przetestowałem kilka egzemplarzy, też jestem fanem po prostu tej serii. Więc myślę, że inwestycja w Black Widowa to jest dobrze ulokowany pieniądz. Kolejna propozycja widza to jest klawiatura QPad MK80. Znany model, wersja rozwojowa klawiatury QPad MK50, uzupełniona m.in. o podświetlenie, przełączniki Cherry MX, no, czyli bardzo znane, bardzo lubiane przez graczy, odłączana podpórka, klawiatura minimalistyczna, a jednocześnie funkcjonalna, myślę, że również bardzo sprawdzony, bardzo dobry model, wart uwagi. Od siebie zaproponować jeszcze mogę jedną z najlepszych klawiatur, według mnie, mechanicznych, czyli klawiaturę Tessoro Durandal. Co prawda ja najbardziej lubię wersję Ultimate, czyli wersję z odłączaną podpórką pod nadgarstki oraz z podświetleniem. Wersja tańsza, zwykły Durandal, niestety nie ma podświetlenia, nie ma tej podpórki. Natomiast klawiatura wykonana jest świetnie, obudowa jest maksymalnie odporna. Mamy bardzo dobrze reagujące przełączniki mechaniczne Cherry MX również w kilku wersjach. Klawiaturka jest też mała i funkcjonalna, sprawdza się świetnie we wszelkich grach. Jeszcze jedna bardzo fajna klawiatura mechaniczna w tej kwocie to ROCAT Rios MK Glow, wersja podświetlana klawiatury Rios MK o bardzo fajnym designie, wygodna, funkcjonalna, po prostu niemiecka jakość od ROCATa, też sprzęt nie najtańszy, ale wart swojej ceny. No i dobrze, to by było na tyle. Myślę, że w kwocie do 400 zł już kupimy porządną klawiaturę mechaniczną, ponieważ takie już w miarę przyzwoite zaczynają się od około 300 zł. Idąc wyżej w cenach mamy coraz więcej świetnych modeli i właśnie w granicach 400-500 zł mamy najwięcej najlepszych klawiatur, moim zdaniem, mechanicznych. No cóż, testowałem już naprawdę kilkadziesiąt modeli, można śmiało powiedzieć, więc mam rozeznanie w tych klawiaturach. Dlatego śmiało pytajcie, jeśli macie wątpliwości, jeśli mogę Wam jakoś pomóc, to bardzo chętnie będę robił kolejne części tego cyklu. I przypomnę też, że ceny prezentowanych tutaj sprzętów, polecanych sprzętów, sprawdzicie sobie w opisie filmu, jeśli byście byli ciekawi dokładnie, ile w jakim sklepie taka klawiatura kosztuje. Od razu nawet możecie sobie ją bezpośrednio kupić, tak więc żaden problem. Jeśli film Wam się podobał, łapka w górę, polecajcie kanał znajomym, będę Wam za to wdzięczny. A dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!